Wczoraj w Ratuszu Miejskim w Kętrzynie odbyła się konferencja prasowa zarządu PSL powiatu kętrzyńskiego. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania wyborów samorządowych. Na Polskie Stronnictwo Ludowe w 2011 roku głosowało, w 2014 przepraszam, głosowało 7258 wyborców. Proszę Państwa, to są wyniki wyborów w poszczególnych okręgach i mandaty, które zostały zdobyte. Więc dla tych właśnie szczególnie dziennikarzy, to nieskromnie przypomnę, że 1576 mandatów zdobył Krzysztof Kaczmar. Jakby ktoś liczył, to dzisiejsza ta koalicja, w cudzysłowie, to nie miałaby możliwości ani mandaty, gdyby nie wynik całej listy, w tym także mój wynik. Niedziółka Ryszard 545, następnie 185 Iwan Dagmara, to też obecna, witam serdecznie radną powiatu. I koleżanka, kolega Popławski, Dariusz i Pietrzyk, Chornicka Aneta z odpowiednimi wynikami. To było te 5 mandatów. O ile na początku konferencji szef ludowców w powiecie odnosił się merytorycznie do problemów na linii miasto-powiat, to z minuty na minutę przystąpił do ofensywy. Krzysztof Hećman zaatakował Ryszarda Niedziółkę, starostę kętrzyńskiego. Mówił o szpitalu, ulicy Budowlanej oraz o innych problemach związanych ze współpracą miasto-powiat. A to udało się popsuć współpracę z Krzysztofem Kaczmanem na maksa. Z burmistrzem miasta największego w tym regionie. Z całym szacunkiem powiem ojca sukcesu PSL. Z szacunkiem na innych, bo umiem docenić każdy głos i każdą osobę, którą badaliście. W przeciwieństwie do innych, którzy zapomnieli. A jaki jest sukces dzisiaj powiatu kętrzyńskiego? W naszych wyborach mówiliśmy, pamiętam ten klip wyborczy, w którym na pytanie dziennikarki, chyba tu jednej z pan, która prowadziła tę konferencję, jaki jest program wyborczy Kętrzyna, PSL, co jest najważniejsze? Pamięta pani? Jak powiedziałam, po pierwsze, po drugie i po trzecie szpital. To jest najważniejsze. Ten slajd pokazuje, w jakim stanie jest szpital. Jeśli był w dobrym stanie, to w regionalnym tygodniku, który ma z całym szacunkiem dostęp tylko do naszego powiatu i naszego miasta, więc nie do lekarzy, by mogli tu naprawdę przyjechać. Jest to takie ogłoszenie. Pediatrii, internej, chirurgii ogólnej, ginekologii, nawet w trakcie specjalizacji, chcący podjąć specjalizację w powyższych sprawach, a więc bez żadnego doświadczenia lekarskiego. Chcą podjąć specjalizację, mogą już tu pracować. I specjalista do spraw zamówień publicznych poszukuje od prawie 2 miesięcy, jak zwróciłem uwagę, dzisiaj przeglądając ten tygodnik, szpital powiatowy w Kętrzynie. Taki jest stan dzisiejszego szpitala. Państwo mi powiecie, ale dach. Dach. Tak, jest potrzebny. Dach też. Okna. Okna też. Łóżka, które przyszły, no, były inspiracją miasta Kętrzyna, notabene jeszcze w okresie dobrej współpracy do 24 czerwca. To ja podpowiedziałam, że jeden z pierwszych prostych planów to, żeby takie łóżka, które widziałam w swoim czasie w szpitalu uniwersyteckim. Co więcej, 3 miesiące niefunkcjonowania interny i strata prawie 1 000 000 zł. W dokumentach, które posiadam, ta strata to jest na koniec listopada minus 866 000 zł. Idea jaka miała być? Takiego szpitala, przemodelowania, po to zawiozłem pana Niedziółkę wtedy jeszcze jako już starostę, żeby zobaczył, jak w takim miejscu, bardzo podobnym do naszego szpitala, bo wybudowałem też na początku XX wieku, koniec XIX, jak w takim miejscu można nowocześnie prowadzić szpital. Tam jest bardzo klasyczna, dobra lekcja poglądowa. Jest to robione? Nie. I trzecia kwestia, współpraca z dużymi firmami naszymi, jeśli chodzi o sprzęt. Dobrzy lekarze, dobry sprzęt. No to lekarzy mamy tak dobry, w tej chwili z całym ich szacunkiem, że szukamy na rynku, ja widzę, tych, którzy chcą się specjalizować. A więc no, jest dramat. I to, co mówi pan Godlewski, sam szacunkiem, to jest nieprawda. To nie można uspokajać społeczeństwa. Jak uspokajać, że się dzisiaj chce zatrudnić ludzi, którzy nie mają żadnej specjalizacji? Ja mogę mieć różne oceny dotyczące Tadeusza Mordasiewicza. I miałem, i mam dalej. Jeśli chodzi o szpital, przegrałbym go dlatego, bo nie przegrałby tych wyborów, że mądrze zarządzał szpitalem.
A to z jego nominacji był obecny dyrektor Gutewski, jeśli pamięć mnie. I z jego nominacji był dyrektor Kochański. Oboje też nie później wracali. Ktoś powie, że ale pan burmistrz wnioskował o dyrektora Kochańskiego. Był konkurs. Przewodniczącym komisji konkursowej był Ryszard Dziuba. Ja nie głosowałem na pana Kochańskiego, ani za, ani przeciw. Ja głosowałem w tajnym głosowaniu na zastępcę dyrektora. O minus 800 tysięcy. A co to jakaś zabawa? Jakaś zabawa, że pan Trawiński przychodzi sobie na szkolenie, bo jest prywatnym kolegą pana Niedziułki z czasów Farela? To co, ja żarty sobie, jeśli chodzi o sprawy publiczne? Minus 800 tysięcy? A później huzia na juzia, na wszystkich ortopedów na czele z panem Relikowskim? I dlatego, wie pani, to jest duża odpowiedzialność. I oczywiście, że moja także. Ale mi ktoś przedstawił albo Radzie Miasta projekt rewitalizacji tego szpitala rozpisany na 4 lata. Czy jest program naprawczy? Ja dzisiaj słyszę, że dopiero będziemy pisać program naprawczy, ma firma to robić za 100 tysięcy złotych. Ja pani powiem więcej. O, my tu w tym zespole siedzimy. Plus kilku specjalistów, którym byśmy dali ekspertyzy stosowne. I działaliby na zasadzie wolontariatu, napisalibyśmy program naprawczy szpitala. Program naprawczy szpitala jest banalnie prosty, szanowna pani. Banalnie prosty. To są te trzy filary, które mówiliśmy. To jest do dzisiejszego dnia przez rok czasu niepodpisane porozumienie ze szpitalem uniwersyteckim. Nierealizowana budowlana, to jest dobro publiczne, gdzie ostatnio w sobotę była sytuacja dramatyczna, ponieważ był wypadek na trasie Kęczyn Bartoszyce, Barciany i trzeba było taki objazd zorganizować po tych etapach. To jest droga powiatowa, przypominam. I przypomnę po raz kolejny. Wystarczyło ją zrobić w tym roku. A od roku 2016 drogi powiatowe byłyby przejęte przez miasto. Ja już mówiłem matematycznie, że 3 minus 1 to jest 2. Ale dla Ryszarda Niedziułki 3 minus 1 to nie jest 2. Dla niego 3 minus 1 to jest 0. 0. Ostatni sygnał. Chcemy zbudować dom pomocy społecznej, prawdziwy, samorządowy, dla naszych mieszkańców, naszego powiatu. 700 tysięcy co roku jest tu pani Murawska, proszę ją pytać. Przekazujemy do różnych instytucji powiatowych, miejskich, prywatnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, czy nie mazowieckiego, chyba nie, już tak nie sięgamy, pomorskiego kiedyś, w pewnym momencie. Dlaczego to nie mają te pieniądze zostać w Kęczynie? I pieniądze zresztą jest bardziej Sokowa. Dlaczego nasi ludzie starsi, którzy wymagają opieki, nie mogą mieć domu pomocy w Kęczynie? Nie podbijamy stopy. Były spotkania w gronie osób, które startowały z naszej listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Każda z tych osób, łącznie z panem Niedziułką, łącznie z panem Krzysztofem Hećmanem, wszyscy tworzyliśmy wspólnie ten program po to, żeby go realizować. To, co się zdarzyło w starostwie, to, że zostaliśmy odsunięci, bo to nie jest tak, jak się czasami przedstawia nas, że PSL walczy o stołki. Ja państwa bardzo przepraszam. To my wygraliśmy te wybory i my zostaliśmy powołani na pewne stanowiska. I to my zostaliśmy od nich odsunięci. Drodzy państwo, ale dlaczego? Dlatego, że naciskaliśmy na naszego starostę, bo to był do pewnego czasu nasz starosta. Naciskaliśmy na niego, aby był szybszy w działaniu. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z nas ma swój własny temperament. Ale jak ktoś się decyduje na bycie starostą, to my oczekujemy od niego szybkich i konkretnych decyzji. I pewne rzeczy odbyły się właśnie dlatego, że pan starosta zaniechał wielu spraw. Myśmy nie wiedzieli wtedy, że już prowadzi pewne rozmowy polityczne. Myśmy tego po prostu nie wiedzieli. Nikt się z nami nie spotkał. Ale pan starosta uczestniczył w tym właśnie, w tych spotkaniach, na których mówiliśmy o tym, co ma robić PSL. Nie wyobrażam sobie współpracy celów i osiągnięć bez samorządu w Kęczynie. Miasto Kęczyn stanowi 1/3 powiatu. I wydawało się, że powiat skupił wszystkie samorządy, łącznie Resze, Korsze, Barciany. A to w tej chwili się wszyscy wrócili, każdy idzie swoją drogą, czy Korsze, czy Resze, czy Barciany. To jest bardzo smutne i przyjemne. Nie wiem, co można dalej powiedzieć, ale sytuacja idzie w złym kierunku. Nie tylko starosta był celem ataku burmistrza Hećmana.
Włodarz Kętrzyna podsumował także innych działaczy PSL, którzy z listy ludowców dostali się do Rady Powiatu. Mówił o Krasińskim, Sobczaku, Kamińskiej i Kuczyńskim. Wymieniał także inne nazwiska. Sukces PSL jest przede wszystkim sukcesem jej lidera, powiecie pana Krzysztofa Kaczmana, który zdobył prawie połowę głosów PSL w mieście. Myślę, że jest to swego rodzaju nagroda za jego dotychczasową pracę. Ja chciałem sprawdzić, czy i jak ludzie mnie pamiętają. Wypadło to dobrze, ale też otrzymałem wiele gratulacji i życzeń. Po wyborach to buduję. Tak powiedział w pierwszym swoim wywiadzie po wyborach. Ryszard Uciuk, dzisiejszy starosta. W Kamieńczyce, numer 4 grudnia. I druga ciekawa inspiracja. Oto, proszę Państwa, jest materiał wyborczy pod hasłem Czas na lepszy powiat. Czy warto głosować na PiS? I z takim charakterystyczną wypowiedzią, jak Państwo widzicie, dotyczącą Michała Kochanowskiego, Czas na lepszy powiat, zastanawiający jest sens tego hasła, zwłaszcza w ustach radnego dwóch ostatnich kadencji Rady Powiatu, członka zarządu oraz jednocześnie pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, instytucji zależnej od Rady Powiatu. Bo wyraźnie mówiliśmy w swojej kampanii, że tych funkcji naszym zdaniem łączyć nie można, a więc uczestnictwa w organach wykonawczych powiatu i jednocześnie pracy zawodowej w powiecie. Bo to jest określony sposób zależności. Czytamy dalej, na wyraźnie teraz nie jest dobrze w powiecie i z tym się aktem zgadzamy. To właśnie m.in. radny Kochanowski ponosi odpowiedzialność za tragiczną sytuację szpitala, za niekorzystne gmin powiatu kęczyńskiego, podział środków na drogi powiatowe i za likwidację specjalnego ośrodka szkolnego wychowawczego w Leszy. No i zaraz zobaczymy. O, redaktor naczelny i to jest tekst tego pana Michała Kasińskiego z 1 listopada 2014 roku. Dzisiaj Państwo macie obraz uchodźców z PSL-u, PiS, który jak zwykle jest w grze i jak zwykle za stanowiska dyrektora Urzędu Pracy, stanowisko w PCPR-ze i dzięki temu członek zarządu. Co Państwu powiem? To się nazywa w literaturze tak. Kapitalizm polityczny bądź nepotyzm. Nepotyzm dotyczy rodziny. Jakiej rodziny? Zapytajcie Państwa, jak macie odwagę, bo ostatnio obserwuję, że dziennikarzom brakuje odwagi. Mam nadzieję, że nie jest to prostą funkcją ogłoszeń, które są Państwa gazetami. Bo to byłoby za proste. Bo to byłaby taka pekunia na nawet, jeśli Państwo znacie łacinę. Jeśli chodzi o konsekwencje partyjne, prowadzimy grup w tej chwili w składzie 5-osobowym. Jeśli będzie więcej pytań, to Państwo zapraszam do tutaj koleżanka Aneta Chrolińska, przewodniczącą klubu. W pracach nie uczestniczą oczywiście ani Ryszard Niedziółka, ani Michał Kasiński, ani Andrzej Sobczak, ani Alicja Kamińska, ani Kuczyński w Ardenach. Im już PSL nie jest potrzebny. PSL był potrzebny, żeby wejść do Rady, żeby się urządzić publicznie. No to bo trzeba było z jakiejś listy startować. Trzeba było wtedy pekunia non olet, nie śmierdziały głosy Krzysztofa Kaczmana i jego wyborców. Ani Eugeniusza Lotka, ani Anety Chrolińskiej, ani tamtych kilkudziesięciu ludzi, bez których ta lista nie miałaby tego wyniku. Bo tu każdy głos jest ważny, jeśli chodzi o wybory. I mówi nam kolega Michał Kasiński, że reprezentuje ten standard. Mówi, że reprezentuje PSL tej koalicji. I nie dołączyłby się śmiać. Czasami sobie myślę na okres taki noworoczny. Czy czasami płakać nad tym młodym człowiekiem. Ona reprezentuje PSL. Ale był Aneta u ciebie na klubie? Nie, niestety. A nie radzi. A głosuje PSL? Nigdy. Odwrotnie. A zgłasza wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącej Rady Powiatu? Zgłasza. A zgłosił wniosek na posiedzeniu Komisji Społecznej w ramach wyboru dyrektora Urzędu Pracy? Jednak? Zgłosił. Kolegi Prokopa, bo mój najlepszy kandydat, bo nasz. Najgorsza sytuacja naszym zdaniem jest Michał Kasiński, który jest członkiem partii. A partia poświęca podjęcie decyzji w nowym roku, jeśli chodzi o jego dalszy status. No, dzisiaj nie jest członkiem zarządu powiatowego. Pozostaje członkiem zarządu ludzkiego z naszej rekomendacji, członkiem partii. Jeżeli nic się nie zmieni, na pewno ja postawię sam wniosek jako wojewódzkiej rzeczy dyscyplin partyjnej o usunięcie go z partii. Bo nie może być takiej sytuacji dwuznacznej, że
Dzisiaj współpracuję z osobami i sam stawiam wnioski, które no, uderzają w program i w członków PSL-u. Taki trochę dwuznaczny jest status Waldemara Kuczyńskiego, bo przed koleżankami mówi, że nie jest członkiem partii, a koleżanka Krawczyk z Kocz twierdzi, że ma jego legitymację partyjną. Więc to jest taka sytuacja. Jeśli czegoś się wstydzi, to tym bardziej mogę sam zrezygnować, że nie było wątpliwości. A przecież musiał prezes spółdzielni i ulica Skłodowskiego złożyć protesty. Dlaczego państwo o tym z nimi rozmawiacie i z nimi? Jakie były motywy? Rondo nie w tym miejscu? Brak operatu? Przecież to mógł służyć wszystkim mieszkańcom. Zapytajcie innych mieszkańców. I przy kamerze, i przy piórze. I co oni o tym sądzą? Sądzą, że to niezbędne. W tym układzie komunikacyjnym, w tym układzie miejskim Kętrzyna. Ale czego o tym nie piszecie, nie mówicie? To niewygodne? Nie po linii? Nie tego oczekuje właściciel telewizji, bądź właściciel gazety? To też taki mój kamyczek do trzeciego ogródka. Mnie oceniacie? Macie prawo. Ja was oceniam? Też mam prawo. Nie tylko jako polityk, ale jako człowiek. Prowadziłem życie Kętrzyna. Byłem jego właścicielem, twórcą tej gazety po upadku. Mam niezły tekst, niezłe pióro. A propos. Na konferencji padały mocne słowa. Krzysztof Hećman zapowiedział złożenie kolejnego wniosku o odwołanie starosty, jeżeli, jak to określił, nie dojdzie do jakiegoś historycznego porozumienia z powiatem. Ja rozumiem, że ktoś powie, no ale Krzysztof Hećman, jak to państwo czasami piszecie, albo rysujecie, albo mówicie, że król jest jeden, taki bałwanek w koronie, że no to jest człowiek, z którym nie da się pracować. Ja bardzo państwa przepraszam, ale mieszkańcy mają odmienne zdanie. Po dwóch kadencji wybierają mnie pierwszej turze. A co, ja kupuję te głosy? Ja mam nadzieję, że to się wszystko będzie jakoś zmieniało. Czy my złożymy ostatnie takie może wyprzedzające pytanie po 6 miesiącach, od 12 sierpnia, o wniosek kolejny o odwołanie starosty? Nie wiem. Na dzisiaj państwu powiem. Ale jeżeli sprawy będą biegły w taki sposób, jeśli chodzi o kondycję i szpital, jak ja widzę, a już od 2 miesięcy nie jest zwoływana Rada Społeczna. Nie wiem, czy trwa konkurs na dyrektora, czy nie trwa, na jakim jest etapie. Już nie informuję Krzysztofa Hećmana, na pewno już tam odpowiednie działania poszły, jeśli chodzi o nowego wojewody, żeby nie odwołać jako przedstawiciela wojewody. Ale ja właśnie dzisiaj państwa informuję, że z dniem jutrzejszym wysyłam pismo, że jestem do dyspozycji pana wojewody. Informuję o skali swojej pracy, bo na mnie nie jest wasze nazwisko, ani przyrość partyjna, tylko lojalność wobec wojewody, który mnie powołał. Informuję o audycie, który został przeprowadzony, o braku wniosku z tego audytu, który nie wyciągnęli ani poprzedni, ani obecny dyrektor szpitala, ani starosta. A tam są wnioski, wręcz natury, bym powiedział, kryminalne. I tak a propos, przecież jest wypowiedź w protokole, kiedy starosta nominowany przed Widziuka powiedział dokładnie, jak już jestem do wynajęcia, tak? Że przychodzę do was, jestem człowiekiem spoza partii, jestem do wynajęcia. Dyspozycje polityczne to wy, praca bieżąca, zarządzanie, organizacja, sprawy gospodarcze, logistyka to ja. I taki był kontrakt między nami. No z tego kontraktu, który się 24 czerwca wycofał. My ponosimy tylko polityczną odpowiedzialność, bo każdy z nas może powiedzieć dzisiaj do Krzysztofa Hećmana, a przecież to pan desygnował Ryszarda Niedziółkę. Nie znał pan go? Znam. To jeżeli znam, to kogo pan desygnował? Pan jest odpowiedzialny. Nie Tadeusz Bartosiewicz desygnował Ryszarda Niedziółkę. Nie ktokolwiek inny, tylko Krzysztof Hećman. Ale mam tą odwagę tu powiedzieć, przeprosiłem na Twitchie i przepraszam po raz kolejny. Tak, popełniłem błąd. Zarząd partowy popełnił błąd na mój wniosek. Zaufał za bardzo. 12 lutego po 6 miesiącach można złożyć kolejny wniosek o odwołanie. Jeżeli nie nastąpią, jeśli chodzi o klub, o nasze środowiska, jakieś rozmowy, by pan tego nie wykluczam, że może dojdzie do jakiegoś historycznego porozumienia, jeśli chodzi o starostę, jeśli chodzi o część Rady Powiatu, w pewnych konkretnych sprawach, czy ten dom pomocy społecznej, czy powiedzmy te ulice powiatowe, czy inne inwestycje,
to z pewnością będziemy, ktoś powie, a to nie ma znaczenia. Nie, dla nas w sensie takiego cierpliwości, a także i konkretnego, bym powiedział, postępowania, żebyśmy byli odpowiedzialni wobec swoich wyborcami, wobec tych 7200 osób, które na nas głosowało. Złożymy następny wniosek o odwołanie starosty tego zarządu, jeżeli nawet będzie nieskuteczny. Wie pan, kropla dąży skałę, musimy być cierpliwi, musimy być pracowici. Takie uczucia są 14 grudnia 2015 roku, a byłyby na pewno zupełnie inne, gdyby ten rok został wspólnie, harmonijnie, w pewnym symbiozie ze starostwem i ze starostą przepracowany. Tak nie było. Pan Niedziółka, można powiedzieć, powiedział w pewnym momencie, że wysiada z pociągu PSL, że ten pociąg dowiózł go do starostwa, a później to już są jego decyzje personalne. Wybrał taki układ, jak pani wie, układ taki zupełnie nas niezrozumiały, bez naszej zgody. Myśmy zgodnie ze statutem jesteśmy jako zarząd powiatowy tą, jakby można powiedzieć, publiczną instytucją, która odpowiada za realizację programu, za dobór personalny i tego nie kwestionował w momencie, kiedy został starostą 12 grudnia rok temu, a 24 czerwca była zmiana, jak pani wie, Krasiński, Kochanowski, zupełnie nowa sytuacja. 12 sierpnia jeszcze miałem nadzieję, no to wtedy zdradził następny uchodźca z PSL-u, z naszej listy, Andrzej Sobczak, no i tak to się stało. Ja nie należę do ludzi, którzy się obrażają w sprawach publicznych czy sprawach ważnych dla drugiego człowieka, ale są tacy, którzy się obrażają. A w sprawach nie służbowych często się pan obraża? Pamiętam.